Nowy burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zaczyna spełniać obietnice składane w trakcie kampanii wyborczej. Dotrzymałem pierwszej obietnicy, dotrzymał ją również mój syn, która była w wyborach, że jeśli zostanę wybrany, to syn zrezygnuje z pracy. Tak się stało. W dniu mojego ślubowania syn złożył rezygnację z pracy w Biurze Promocji Miasta Zakopane. Owszem, jest w tym momencie puchar, którym on się opiekuje, tak jak w tamtym roku się opiekował. Opiekuje się jeszcze w tym roku nad tym pucharem, natomiast pracuje do końca stycznia. Na życzenie jednak pana dyrektora będzie również współpracował, żeby ten puchar, ten zimowy przebiegł tak, no, bez większych zakłóceń. Jeśli będzie potrzebny, to po prostu będzie służył swoją pomocą. Mieszkańcy Zakopanego oraz turyści z niecierpliwością czekają na spełnienie kolejnej obietnicy wyborczej, czyli otworzenia zamkniętej w 2005 roku trasy narciarskiej na Gubałówce.